Cześć, witajcie w sobotę. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Dzisiaj mamy całkiem niezłą pogodę. Synek już poszedł z kolegą na zewnątrz. Uprzedzałam ich, żeby czasami nie chodzili do lasu, bo wiecie co, jest niebezpiecznie. Jeszcze ten śnieg na drzewach, może się któreś drzewo na nich przewrócić. Na co on powiedział, że jak zobaczy dzika, to do mnie zadzwoni, więc jakby się coś działo, to zadzwoni. Super. Także mają zakaz chodzenia do lasu, muszą się kręcić tylko gdzieś na obrzeżach, tu gdzie wszyscy chodzą. Maluch już w lepszym stanie, ale naubierała się strasznie teraz. Jakiś ma taki czas, że się lubi przebierać. Nic złego w tym nie widzę. Mogę Wam od razu zrobić tur po moich roślinkach. Dzisiaj, dlatego że mamy dosyć dobre światło, może zacznijmy od tego, co mam tutaj. Przy oknie tarasowym zaminculus, tak się to nazywa. W każdym razie tego mam dużo w domu i to te roślinki dobrze rosną. Skrzydło kwiaty takie, wiecie co, w skrzynkach, tylko że widzę, że gdzieniegdzie zaczęły łapać szare liście, może są przelane, więc nie będę ich podlewać dopiero jak padną. Później mam jeszcze to, kurczę, nie pamiętam jak się te roślinki nazywają, wiecie, ja nie mam pamięci do takich rzeczy, ale ta roślinka w tym miejscu też ma się dobrze, to jest wschód, z tej strony jest wschód, także one tutaj nigdy nie są przypalane przez słońce, a sobie fajnie rosną i one bardzo lubią światło, widzę, że te roślinki super rosną, nic im się nie dzieje. Mamy też bonsai, w miarę nowy nabytek. Też dobrze rośnie, nawet wypuszcza nowe listki. Nie wiem, czy to prawda, ale gdzieś słyszałam, że jeżeli w domu nie ma miłości i zgody, to bonsai zdycha. Nie wiem. Nie, chociaż wiecie co, w biurze miałam kiedyś bonsai i mieliśmy taką parę w pracy, chłopaka i dziewczynę, jak gdzieś się kłócili, to by mi faktycznie bonsai zdechło. Więc może coś to ma do rzeczy. Później tutaj te takie zwisające kwiatki z dużymi liściami. Wiecie co, nie pamiętam jak się to nazywa, ale Wy pewnie wszystko będziecie wiedziały. To też u mnie świetnie rośnie. Ja z jednego kwiatka zrobiłam 4. Także one są naprawdę nieśmiertelne. Ten mój kwiatek szminkowy. Zawijałam go do góry, ale teraz już wiem, że one nie są pnące. Natomiast już ma za długie te pędy. Niestety, to jest właśnie kolejny tamten, który był przed chwilą. Ja ich mam w domu kilka, tak jak mówię, z jednego zrobiłam całą masę. To też jest odszczepka. Ten jest odszczepką, tamten jest odszczepką. Od jednego, który mam w dziecięcym pokoju. Nowy skrzydło kwiatek, widzicie, pięknie wygląda na razie. Monstery, to są monstery z Biedronki. Kupowałam je latem. Patrzcie, jakie wielkie mają liście, także jakiś taki gatunek. One też mają za małe doniczki, będę je musiała poprzesadzać na wiosnę. To jakaś roślinka z, o widzicie, też jest, coś ją bierze. Roślinka też z Biedronki, ponoć wytrzymała, jeżeli chodzi o brak słońca i brak podlewania. Ale jak widać, u mnie niekoniecznie dobrze się czuje. Tutaj kolejna monstera, też taka, widzicie, wielka. I wiecie, czemu ona ma takie liście? Bo jak ją kupiłam latem i wsadziłam do bagażnika, to gdzieś dotknęła tej blachy od auta gorącej i odparzyło liścia. Ale tu już rośnie nowy, także ekstra. A w kuchni na parapecie nie ziele angielskie, tylko liść laurowy. O, rośnie sobie. Tutaj też ziółka, rozmaryn. Moje najnowsze nabytki, czyli te takie mniejsze monstery. Zobaczymy, jakie duże urosną. Mój rozmnożony kwiatek, te, które widzieliście, takie długie i okazałe. O, jakieś takie, kurczę, nie pamiętam też, jak się to nazywa, ale widzicie, w nazwach jestem naprawdę słaba. Ten zimunculus, czy zamunculus, ale ma nowe pędy, ja go przesadzałam. Ja go przesadzałam w tym roku. I wiecie co, z takiej ciasnej doniczki i uszkodziłam mu korzenie. Także połowa roślinki zdechła i już myślałam, że on, że już po nim, że jest skazany na stratę, ale się odrodził. Także nie jest źle, wsadziłam go właśnie do większej, widzę, że nowe wypuszcza pędy, więc daje radę. I tutaj wersja gigant,
Mam okno w łazience na drogę, a jeszcze nie wyrosły mi drzewa, które by zasłaniały łazienkę, dlatego taka roślinka, on to ma wysokość 1,30 m, także duże to jest i sobie fajnie wszystko przysłania, dobrze rośnie. A u dzieci w bawialni na szafce jakaś taka dziwna roślinka, wiecie, nie mam kompletnie pojęcia jak to się nazywa, ale w ogóle nie rośnie, no tak, ani nie ma więcej liści, ani nie zdycha, jakaś tak, wiecie, no nie wiem co to jest, to już ma ze 2 lata. Tutaj jest protoplasta tamtych roślinek, które Wam pokazywałam wcześniej. Widzicie, już trochę żółkną liście, prawdopodobnie muszę wymienić doniczkę albo dosypać mu ziemi, bo pewnie ma już mało. I z niego bardzo dużo stworzyłam. Patrzcie, jaki długi się zrobił. Odcinam po prostu, wiecie co, te pędy wkładam do wody i one sobie radzą. A na parapecie od strony południowej, także tutaj jest dużo słońca, jakaś taka roślinka, wiecie co, z kwiatkami i z kolcami. To synek sobie to wybrał, ja bym tego nie kupiła. Tak, sztuczne pieniądze, widzicie, jak dzieci mają porządek. Do tego, to jest słoniowa stopa, tak mówią na tą roślinkę. Mamy w biurze właśnie to, tylko że ze 4 razy większe. Także zobaczymy, czy wyhoduje takiego giganta. Kaktus, bo mój synek lubi kaktusy. Ja też, bo kaktusy u mnie dobrze rosną. Patrzcie, jakie te są wielkie. Mają rok, a jak je kupowałam, to były takie dotąd. Także dobrze, te dobrze sobie radzą. I tutaj też mam taką kompozycję z kaktusem, z rozchodnikami. Tak, tu mi dziecko popisało, widzicie? Tak to jest mieć coś w domu przy dzieciach. Natomiast rosną tu bez problemu właśnie ze względu na tą plisę. Ona cały czas jest... Oj, nadepnęłam na klocka, no rany. Cały czas ta plisa jest zaciągnięta i dzięki temu roślinki mają, nie są po prostu przypalane, mają odpowiednią ilość światła. A tutaj w gabinecie, wiecie co, bluszcz. I te bluszcze to tak u mnie rosną jakiś czas, a potem zdychają. Nie wiem z czego to wynika. Jakieś kaktusy, które przyniosłam jeszcze ze starego mieszkania, praktycznie w ogóle nie rosną, chyba mają za dużą doniczkę. Tutaj jakaś taka dziwna roślinka, też nie wiem co to jest, wiecie co, w tych biedronkach wszystko, albo goflandach wszystko się nazywa zielona roślina. No to jest zielona roślina właśnie. Jakiś taki nabytek, to też nie wiem co to jest, ale to coś nie rośnie. Nie umiera, ale się nie rozwija, więc no nie wiem. Tutaj mamy taką roślinkę, o popatrzcie, jaka już się zrobiła wielka. Przeniosłam z sypialni dziecięcej tutaj część roślin, bo po prostu tam nie chciały rosnąć. Tu zimonculus, oczywiście on bardzo to lubi. Monstera, ja tych monster mam bardzo dużo w domu, bo się po prostu dobrze chowają. A tu mój najnowszy nabytek z Biedronki, jak widzicie, zdechł. Ani w cieniu, ani w słońcu, ani dużo podlewać, ani mało podlewać. Może woda mu nie pasuje, nie mam pojęcia. A tutaj w sypialni dziecięcej kolejna roślinka. To nawet rośnie jakoś nie super. To też jest właśnie strona wschodnia. I tutaj kolejna jakaś monstera też, ale ponoć to jest monstera pnąca. Teraz dopiero wyczytałam, że jest pnąca, także zobaczymy jak będzie sobie radzić. Fajnie jakby się pięła, szczerze mówiąc, bo mam już na nią pomysł. I u nas w sypialni roślinki, które się powtarzają też w innych miejscach domu. One tu mają naprawdę niewiele światła, ale i tak więcej niż te monstery w salonie. Aloes jest, tak sobie te roślinki wyglądają i żyją. Jeszcze tutaj też w sypialni, wiecie co, to była kurkuma. Przepięknie wyglądała, ale ta jeszcze zipie. Ale druga już nie zipie. Także to będę musiała sobie ogarnąć, a tu skrzydło kwiat. Ten się ma lepiej, jest rzadziej podlewany, może dlatego. Także zobaczymy, ale na wiosnę. Na wiosnę będę musiała zapewnić nawozy tym roślinkom, wtedy lepiej się po prostu będą trzymały. Także jeżeli chodzi o roślinki w moim domu, to tak to wygląda. Jeśli chodzi o dbanie o te wszystkie rośliny, to dbam o nie jednakowo, a mianowicie podlewam je wtedy, kiedy skrzydło kwiat pada. Czyli jak on już jest taki zupełnie, wiecie, padnięty, skrzydło kwiat ma to do siebie, że nawet jak już jest taki mocno padnięty i go podlejecie, to on potem się poddźwignie.
Dlatego jak on już jest taki dosyć mocno padnięty, to mniej więcej jest raz w tygodniu, to wtedy je wszystkie podlewam. Moje doniczki nie mają dziurek, dlatego że nie chcę, żeby mi się coś rozlewało. I te wszystkie roślinki podlewam dosyć skromnie. Także nie przelewam ich. I może dlatego jeszcze nie pogniły, jakoś sobie radzą. Podlewam je też wodą z filtra, dlatego że mamy filtr na dom zmiękczający wodę i po prostu taką wodę dostają. I nie wszystkie roślinki to lubią. Bardzo dużo mi zdechło, ale te przeżyły. Także te są wyjątkowo wytrzymałe. Fajnie byłoby je podlewać deszczówką, ale jak mam gdzieś, wiecie, wychodzić, nalewać tej deszczówki, nawet jakbym miał jakiś zbiornik na zewnątrz, to mi się po prostu nie chce. No i tak to jest. W zeszłym roku, tak na jesieni, kupiłam nawóz do roślin zielonych i podlewałam z tym nawozem. Trochę niektóre odżyły, lepiej się poczuły. I teraz, jak przyjdzie ten okres wiosenny, to też myślę, że jakiś nawóz im kupię i po prostu je wszystkie poddaję. Ja się specjalnie nie patyczkuję, kupuję jedne po prostu do zielonych roślin i heja. I jedziemy wszystkie zielone, nawet kaktusy, bo ja to, wiecie co, czasami jestem taka roztrzepana. Jak już poddaję, to się skapłam, że nie powinnam była tego poddawać, no już trudno. No i jakoś sobie radzą. Jedne lepiej, drugie gorzej, jak widziałyście. To są takie gatunki, które myślę, że wytrzymają, tak jak i u mnie, w nieco ciemniejszych pomieszczeniach, bo są też w ciemnych miejscach, no i bez jakiegoś nadmiernego podlewania. Mamy dzisiaj niedzielę, także dobrze się rozpoczęło, bo od sprzątania mąż wziął Piotrusia na sanki, ale Majusz jest dalej chora, więc została w domu, właśnie się bawi, że się chowa do siatki tej takiej, wiecie, kauflandowskiej dużej. Wiecie, zabawa jak zabawa, ważne, żeby nie siedziała przed tym telefonem i przed tabletem, dlatego że miała wysoką gorączkę i była taka bardzo markotna, no to jej puszczałam bajki i się trochę przyzwyczaiła. Teraz jesteśmy na etapie odzwyczajania, a ja ogarniam dom, ogarniam podłogi, coś kombinuję. Muszę tam iść, bo coś kombinuję, także ja ogarniam powoli. Ciebie. Mamy dzisiaj niedzielę, rano sprzątałam, a przed chwilą przyszedł do nas teść i powiedział, że posiedzi z dziećmi, a my możemy się wybrać na spacer. Także jesteśmy właśnie na spacerze na pobliskim jeziorze. Wiecie co, poszlibyśmy gdzie indziej, ale problem jest taki, że wszędzie trzeba dojechać, a dzieci za długo nie wytrzymają. Trochę słychać auta, ale zobaczcie, jakie jeziorko. Widzicie, skute lodem jezioro w naszej okolicy. Piękna dzisiaj jest pogoda, dosyć mocno świeci słońce, a ja nie wzięłam okularów z auta, ale może nie będzie źle. A my zasuwamy dalej, tutaj niedaleko jest osiedle, cała masa nowych domów, także podejdziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i co, i się relaksujemy, póki mamy taką okazję. Wspinamy się na górę widokową w naszej okolicy. Także dobrze się idzie, bo trochę już roztopił się śnieg, 10 stopni na plusie, także spoko. Mąż był z synem na górce, się ubrali jak na minus 20. Wrócili cali przemoczeni, mam nadzieję, że nie będą chorzy, już wam pokażę widoki. O, widok z górki. Piękne działki. Myśmy kiedyś tu chodzili na spacery, jak szukaliśmy działki na dom i marzyliśmy o tym, żeby kupić działkę taką tutaj, widokową. Ale nie były na sprzedaż, także nic z tego. Mam tutaj takie drewniane świeczniki, które robił mój tata i będziemy zaraz z maluchem malować je na biało, taką zwykłą farbą do mebli, bo sobie pomyślałam, że może białe będą fajniejsze. Zobaczę, czy coś jeszcze będę z nimi robiła, ale na razie samo malowanie. Pasujemy farbę. Farbę kredową zawsze trzeba bardzo dokładnie wymieszać, no bo ta kreda zazwyczaj osiada na dnie. Ja mam tą farbę marki Vertigo. Taka puszka kosztuje około 40 zł, ale starcza naprawdę na dużo, jest bardzo wydajna. Zaraz będziemy malować. Mamy zwykłe pędzelki. Mam nadzieję, że będą dobrze kryły. To jest syntetyczny. O, nawet nie domyty po czymś ostatnio. Także będziemy zaraz działać. Wymieszałam? Tak, wymieszałam. Będziesz ze mną malować? Będę. A potrzebujesz do tego kask i rolki? No.
No właśnie, najważniejszy jest kask i rolki przy takiej pracy, także jeżeli chcecie, malować coś, no to zakładajcie kask i rolki, bo właśnie wtedy się najlepiej maluje według moich dzieci. No i jest pierwsza warstwa, wy tego nie widzicie, ale widać maźnięcia pędzlem i się teraz zastanawiam, czy mi się to podoba, czy tego po prostu tak nie zostawić. I się zastanawiam też, czy tą korę omalować, może ją omaluję, będzie fajniejsza. Także to się jeszcze zastanawiam. Miałam ściągać dekoracje dopiero w lutym, ale mamy dziś 21 stycznia, to prawie jak luty, prawda? Więc zaczynam, bo mam trochę czasu. Także tutaj już ściągnięte, a choinka jeszcze będzie stała na razie. Także choinki jeszcze nie zabieramy, ale powoli już pierwsze dekoracje ściągam i muszę sobie to wszystko gdzieś pochować. Też z tego pokoju, który remontujemy, zostało nam trochę mebli i mąż ze szwagrem wnieśli je na strych, także tam będę wkładać te wszystkie dekoracje, bo już mąż mi zapowiedział, że to są meble dla mnie, po to, żebym sobie tam schowała dekoracje i wiedziała, gdzie są, ponieważ robię bajzel, co jest nieprawdą, bo to on robi bajzel, także mam nadzieję, że to ogląda, żeby wiedział, kto tu w tym domu bajzel robi. Natomiast powkładam je sobie po prostu do tych szafek. No i będę je miała w szafkach, bo tak to miałam po prostu, wiecie, w pudełkach jedne na drugich i musiałam trochę po tym grzebać, a teraz myślę, że będzie trochę więcej porządku, także zabieram się do roboty, jutro już poniedziałek, także trzeba będzie synka do szkoły, a córeczka jeszcze zostanie jeden dzień w domu. Drobna aktualizacja, tu się jeszcze będzie działo, zresztą wszędzie się jeszcze będzie działo, także ta ściana jest już prawie gotowa, spójrzcie, zafugowana, tutaj mam tą kremową fugę, trochę ciężko było fugować tutaj w niektórych miejscach, gdzieś mi cegła pouciekała, a jeszcze z drugiej strony i tutaj ta część ze sztukaterią jest też przyklejona w rogu, zawieszone mam już te świeczniki, tylko wiecie co, jedna świeca mi spadła i się złamała, będę musiała pokombinować. Tutaj chciałam jeszcze dorzucić sobie jakiś wzór i mam na podłodze, widzicie, mandalę i będę ją tutaj odbijać, ale chyba właśnie się zastanawiam. Zastanawiam się, czy ją po prostu białą farbą, czy może taką jakąś, wiecie co, z połyskiem odbić. Nie wiem. Mam teraz nowe akryle, więc poszukam może co, na coś wpadnę. Tak sobie myślę. Coś wymyślimy, ale coś takiego subtelnego, żeby dało taki mało widoczny ten wzór, ale żeby był. Także niewiele tu naprawdę potrzeba. Jeszcze zamówiłam karnisz i zasłony i co? I będziemy to wykańczyć, także super. Ja będę tu musiała jeszcze odsprzątać, ale puste jest pomieszczenie, więc nie ma nie wiadomo jakiej pracy do zrobienia. Natomiast bardzo mi się podoba. A niebawem zobaczycie pełne rezultaty. Tutaj jest przyklejona arabeska, którą gdzieś tam dorwałam u Dunina chyba. I tak to aktualnie wygląda. A to nie ma co robić, zdjęcia, bo nie gotowe. O, czekaj. A tutaj moja konsolka. Tata już wykonał. W trakcie roboty. W trakcie roboty, tak. Jeszcze olejowanie, jeszcze uchwyty trzeba dołożyć. Ale już pierwszy szlif jest taki. Naprawdę piękna. Jestem bardzo zadowolona. Także mam nadzieję, że niebawem ją przeniesiemy. Tylko muszę zrobić coś z tą, którą mam obecnie. RTV-ką. Także pewnie na sprzedaż. Cześć, witajcie w środę. Tak, w środę jak zawsze nagrywam z auta. Dzisiaj takie krótkie podsumowanie ostatnich dwóch dni, bo chciałam coś wam nagrać, ale po prostu tak szybko się wszystko działo, że aż się nie dało. W poniedziałek pojechałam na mieszkanie, bo nie było szwagra, mąż był z dzieckiem na basenie, ja zostawiłam dziecko z teściem i pojechałam na to mieszkanie, co remontujemy, żeby wytłumaczyć nowemu płytkarzowi, co, jak ma wyglądać łazienka, ponieważ poprzedni pan wylądował w szpitalu i niestety, ale nie będzie w stanie zrobić łazienki. I słuchajcie, przyjeżdżam, pan patrzy na mnie jak za głupią, ale tłumaczę mu wszystko.
stwierdził, że łazienka jest skomplikowana. Także słuchajcie, nie wiem, poprzedni pan tego nie stwierdził, ten to stwierdził, a naprawdę nie jest skomplikowana, projekt jest bardzo prosty, przynajmniej w porównaniu z łazienkami, które mam w domu, więc nie wiem, o co chodzi, a pan już jest zapłacony z góry, więc szwagier coś mi tam mówi przez telefon, no słuchajcie, no masakra. I żeby tego było mało, to się okazało, że mieszkanie zostało zalane, bo w niedzielę pojawiła się taka plamka przy suficie, a kiedy ja przyszłam, to już było pół ściany mokre. Więc pan mówi, że tam najwyraźniej rura gdzieś pękła u góry, bo cały czas ta ściana, jakby odkąd on tam jest, robi się coraz bardziej mokra, to podmoknięcie robi się coraz bardziej rozległe. No i pytam się go, czy ma jakiś klucz do piwnicy, cokolwiek, byśmy zakręcili wodę i tyle, bo tam nie da się jakby zakręcić wody w mieszkaniu, tylko trzeba, słuchajcie, zakręcić, jak się okazuje, cały pion. Nie ma. Rozmawiam ze szwagrem, on ma klucz, ale on jest piernik wie gdzie, będzie dopiero o 9, za 4 godziny. No to idź do sąsiadów i niech ktoś zakręci. Chodzę po sąsiadach, nie otwierają. Otwiera mi jakaś kobieta, mówi, że jej mąż jest w szpitalu, ona nic nie wie, nic mi nie zakręci, ja sama też nie zakręcę, nie wiem jak, nie mam kluczy. No mówię wam, czeski film, a tam się leje. Wszystko zostało już do południa zgłoszone do administracji, ale nikt nie przyszedł. A wszyscy się boją, sąsiedzi, że jak zakręcimy wodę, to nie będą mieć wody w mieszkaniu. No dobra, to wolicie mieć zalane łazienki, co kto lubi, tak? Także wiecie co, no musiałam zostawić tą sprawę, bo po prostu no, nie było jak sobie z tym poradzić. Dopiero szwagier tam przyjechał, jak wracał o 9 i po prostu zakręcił cały pion, także ktoś tam pewno wody nie ma. No ale leje się. I teraz bądź mądry, dlaczego się leje. Okazuje się, że w mieszkaniu nad nami był remont. Jest to mieszkanie miasta, co ciekawe. I miasto opłaca ekipę, która remontuje to mieszkanie. To będzie jakieś mieszkanie socjalne czy coś tam. W każdym razie podczas tego remontu najwyraźniej została uszkodzona rura. Ta rura, która jakby z góry przechodzi na dół przez nasze mieszkanie i dlatego nam to mieszkanie zalewa. Więc szwagier poszedł to zgłosić. A panowie, którzy robią tam remont, twierdzą, że oni tam nic nie robili. Więc żadna rura na pewno nie została uszkodzona, bo oni tam nic nie robili. No ale że szwagier jest taki dosyć obrotny, to on pamięta, jak miesiąc wcześniej był w tym mieszkaniu na górze i robił sobie zdjęcia tej ściany, bo potrzebowaliśmy to do czegoś innego i ona była pusta. A teraz, jak wszedł do tego mieszkania, to pojawiły się na niej jakieś zawory. Co tamta ekipa remontowa twierdzi, że już było, no ale on ma dokumentację zdjęciową z miesiąca wcześniej, że tego przecież nie było. Także słuchajcie, udowadnianie, teraz trzeba dojść, czyja wina, no i kto to ma tak naprawdę naprawić, no bo rozumiem, że to spółdzielnia jakoś musi naprawić. No ale wiecie, woda zakręcona, ściana podmokła, my stoimy, nie możemy robić łazienki, to z dwóch przyczyn, bo nie ma pana, który powinien robić, a w dodatku kurczę blade, jest zalane. Także super. Przerwa, bo idę po malucha. Jestem z powrotem. Odebrałam malucha. Przy nich to się naprawdę nie da nagrywać. Wracając do tematu, to właśnie z tym mieszkaniem jakiś taki pech straszny. Jak nie taki numer, to siaki numer. Jeszcze ekipa, którą wybrał szwagier, coś tam kombinuje, jakieś są z nimi problemy, ale ma z nimi podpisaną umowę, także musiał już ich niestety, ale postraszyć sądem. Także nie fajnie, bo to jest zawsze, słuchajcie, strata czasu. Natomiast jest to jakieś zabezpieczenie swoich finansów, wszelkie umowy. Nie wiem, czy oglądaliście mój film, czy nie, o tym, jak właśnie, jak budujecie to, czego się trzeba trzymać. To właśnie jest jedna z najważniejszych rzeczy, to jest umowa i to taka, która ma jakąś wartość prawną, z zabezpieczeniem wszystkich waszych interesów. To jest podstawa. Także to mamy takie numery z tym mieszkaniem naprawdę. Mam nadzieję, że niebawem będzie zakończone. Na szczęście moje biuro już niebawem. Tak. Także super. Dokupiłam jeszcze parę rzeczy. Czekam, aż przyjdą i będziemy montować i sprzątać. Wczoraj byłam też na wywiadówce.
Dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy, zainspirowało mnie to do nagrania oddzielnego filmu. Także no zobaczymy, jak mi się uda z czasem, ale myślałam nad nagrywaniem takiego cyklu Zdaniem Matki, coś w tym stylu, bo kilka rzeczy tam mi się nie podoba i chciałabym to z Wami omówić, no ale słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie stało z czasem. Na razie dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za to, że byłyście ze mną przy tym vlogu. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o łapkę w górę i zapraszam też na kolejne filmy, zapraszam też do subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem. Pa!